Magiczna. Tom drugi autor Bruno Siak czyta Bruno Siak CZĘŚĆ DRUGA OBYWATELKA ARELA Nie jesteś tutaj więźniem, Arelo. Mówili ci to już zapewne przed naszą rozmową i mówili prawdę. Potrzebujemy od ciebie informacji. Wytłumaczyła po fliendryjsku wysoka kobieta w białej, powłóczystej szacie. Miała niebieskie oczy, przypominające te, jakimi przewiercał Arele Wigin. Twarz blada, o niewielu zmarszczkach. Spoglądała znad osłaniającego przed słońcem sztywnego kaptura. Siedziały ramię w ramię i dziewczyna czuła od niej zapach perfum. Słodki, ale pozostawiający nutę cierpkości. Wdychała go i przymykała z przyjemnością powieki. Przed oczami stawały jej kwieciste łąki na wzgórzach, owiewane chłodnym wiatrem z gór. — Wiem, pani — odparła — ale nie przestała uciskać brzucha złączonymi na piersi ramionami. Czuła się zdradzona. Uwierzyła, że Chirus jest jej przyjacielem, ale on ją wykorzystał dla swoich celów. Nie widziała go od momentu, kiedy przeprowadził ją przez bramę Kemerowską i sądziła, że nigdy go już nie zobaczy. Wywieziono ją głęboko do kwadrantu, za góry Geragach i umieszczono w izbie z wygodnym łóżkiem, toaletą i kilkoma książkami w wielu językach. Nie mogła nazywać izby celą, gdyż była wyposażona w okno wychodzące na ulicę tętniącego życiem kwadranckiego miasta, ale nie mogła również nazwać pokojem gościnnym, bo zakazano jej z niej wychodzić. Przeprowadzano tam z nią rozmowy, przerywane posiłkami, a także czasem na odpoczynek i sen. Pierwszego dnia nie chciała odpowiadać na pytania, ale w następne mówiła szczerze bo uznała, że nie ma powodu, żeby kłamać. Liczyła, że pozwolą jej się spotkać z Zemirem. To było najważniejsze. Najważniejszym był jej brat. Powiedziałam wszystko, co wiem i sobie już nie przypomnę, powtórzyła Arela, patrząc w przenikliwe oczy wysokiej kobiety. Na każde pytanie odpowiem znowu tak samo, ale mój brat, czy Zemir tu jest? Sardol powitał cię piękną pogodą. Monologowała dalej kobieta, która kazała się nazywać Ajaną. Była tak pogrążona w myślach, że nie słyszała pytania Areli, albo po prostu udawała, że nie słyszy. Może wydawać ci się gorąco, ale podmuchy ze wzgórz łagodzą upał. Piękna izba, stąd można patrzeć na miasto godzinami i się nie znudzić. Sardol wypiękniał, bo przez pięćset lat nie zaznał wojny, głodu ani plak. Przez pięćset lat upiększały go kolejne pokolenia, dekorowały, udoskonalały i stawał się coraz lepszym miejscem. Jeśli by mnie spytali, gdzie chcę żyć, to bez wahania wybrałabym Sardol, ze wszystkich miast kwadrantu. Może daleko stąd do morza, które jest piękne, ale woda z rzeki strumieni spływających z geragach zasila tu najpiękniejsze ogrody świata. Siedem tarasów. Drzewa, kwiaty, krzewy, strumienie i skały wznoszące się na wzgórze zamkowe połączenie natury i artyzmu człowieka. Gdzie indziej maluje się farbami, tworzy freski, drąży kamień lub lepi z gliny, a tutaj sztukę tworzy się z natury, ale bez niejakiego przymusu pozwala się jej robić to, co zrobiłaby i tak. Pieła się ku dajnemu słońcu. Lubię myśleć, że to jest właśnie metafora kwadrantu. Tutaj pozwala się ludziom robić to, co umieją najlepiej. Nie mam też wątpliwości, Arelo, że jest to najwspanialsze miejsce na Ziemi, a mam dostęp do relacji wielu i sama wiele widziałam. Oczywiście, wspaniałości Sardolu rozkwitają głównie dla obywateli, tych, co się zasłużyli i zgromadzili majątek, ale każdy ma równe szanse. A to, co może i to, co powinno dać państwo, to przede wszystkim równe szanse i bezwzględne ich przestrzeganie. I ty skorzystasz z równych szans, a dwadzieścia lat minie szybko. Będziesz obywatelką? Jestem pewna. Jesteś młoda, a tu jest bezpiecznie, nie ma chorób i głodu dla tych, którzy nie chcą ich zaznać. Jeśli będziesz przestrzegać praw, pracować uczciwie, nauczysz się kwadry, to staniesz się mi równa, zyskasz dostęp do mądrości i władzy. I może za lat czterdzieści zostaniesz arystką. Będziesz siedziała na moim miejscu, a u Twojego boku będzie się niecierpliwić młoda dziewczyna z Zamurów, przestraszona, wątpiąca. Czy dobrze zrobiła? Obawiająca się, że śni na jawie? To nie jest sen. To kwadrant, skarb świata wyrosły na krwi pokoleń, ale teraz wolny od wojen i śmierci. Spieramy się o różne rzeczy, bo ludzie muszą się spierać i mamy dylematy, które ludzie tam za murami uznaliby za farsę. Patrzyły przez otwarte okno wychodzące na szeroką ulicę wyłożoną gładkimi kamieniami, po której bez przerwy turkotały koła, konie stukały pod kutymi kopytami, a ludzie przechadzali się i nie spieszyli, Wszyscy odziani w białe lub żółte stroje, przepasane czerwonymi pasami, sznurowane po bokach, lśniące w promieniach słońca. Wiatr wpadający pomiędzy uliczki miasta przynosił zapach jadła i delikatnego dymu, sączącego się z kramów dekarzy, powroźników, rymarzy, twarduk, mistrzów, a także ożywczy zapach liści. Na środku ulicy rosły bowiem drzewa, rzędy drzew, rozdzielające ludzi, powozy i konie, poruszające się w jednym lub drugim kierunku. A dalej wznosiło się wzgórze tonące w zieleni, szklące się od spływających wód, z kamiennymi ścieżkami, drogą pnącą się serpentynami, do stojącego na jego szczycie zamku. A co do Twojego brata, czuj się zapewniona, że poszukujemy go ciągle. Ustaliliśmy jednak, że w ostatnim miesiącu przez bramę Kemerowską nie przyszedł żaden podrostek, ani mężczyzna o takim imieniu. Mówiłaś jednak, że mógł podać z jakiegoś powodu inne imię, więc poszukujemy go w oparciu o to, co o nim powiedziałaś, jak wygląda i jakich testów się podjął. Mamy kilkunastu kandydatów i przesłaliśmy gońców z listami do weryfikatorów. Wiedz bowiem, że kwadrant jest ogromny, a twoja sprawa nie jest sprawą najważniejszą, ale zostanie rozpatrzona w odpowiedniej kolejności. — Sama mogłabym poszukać — zaproponowała Arela. — Powiedziałam już wszystko, co wiem o Włodogu Wiginie. Więcej nie wiem. — Wiesz więcej? Na pewno wiesz. Po prostu nie padły jeszcze odpowiednie pytania. Dlatego w ważnych kwestiach pytających jest wielu, dlatego przyszłam ja — po Erechu i dalej, i będę pytać o to samo, ale trochę inaczej, bo każdy widzi rzeczy inaczej, ale także Twój umysł, uspokojony, wypoczęty, będzie pamiętał inaczej. Pytamy Cię tak długo nie dlatego, że uważamy, że kłamiesz, ale dlatego, że obawiamy się, że nie zadaliśmy odpowiednich pytań. A co do poszukiwań Twojego brata? To akurat nie będzie możliwe. Każdy nieobywatel nie ma prawa poruszać się po całym kwadrancie. Gdybyśmy na to pozwolili, zacząłby się chaos. Nieobywatele stanowią u nas połowę mieszkańców. Nigdy jej nie przekraczają, ale połowa to i tak dużo. Jeszcze przed dwudziestu laty nieprzekraczalną granicą była trzecia część nieobywateli, ale z powodu dobrego działania systemu, rzadkich przypadków przenikania do nas zgnielizny z zamurów murów, powiększono ten odsetek. Nie wydaje mi się, że będzie większy, bo nie potrzebujemy tu więcej ludzi. Teraz celem decyzjonum generalnego jest coś innego. Chcemy, by kwadrant oddał nieco ze swojego bogactwa i wiedzy. Chcemy, by mur promieniował, a nie odpychał. Ja wierzę, że za dwa lub trzy pokolenia stanie się niepotrzebny, że Fargos i Pantik porzucą drogę wojny, a wybiorą drogę współpracy pokojowego rozwoju. Fliendria porzuci gusła i obróci się w stronę mądrości, a plemiona Azerków odwrócą się od swoich krwawych bożków. Ja w to głęboko wierzę. Taka jest teraz misja kwadrantu. Możemy być bezpieczni wewnątrz, ale powinniśmy również wzmocnić tych na zewnątrz. To za morzem czyha niebezpieczeństwo. Powinniśmy być zjednoczeni. Sam kwadrant, mimo swojej potęgi... Może nie wystarczyć. Arela potrząsnęła głową. Nie rozumiała zawiłego języka, którym posługiwała się Ajana. Mówiła po fliendryjsku, tak jak rodowita flendryjka, ale dziewczyna nie rozumiała wszystkich słów, jakimi się posługiwała. — Co pani chce wiedzieć, pani Ajano? Mogę odpowiadać. — Nie ma pośpiechu. Kobieta uśmiechnęła się, ukazując zęby ozdobione drobnymi, lśniącymi kamieniami nawet gdybym zakończyła naszą rozmowę dostałabyś przydział zostałabyś poddana egzaminom i po ich zdaniu zaczęłabyś pracę jako nieobywatel i nie przyspieszyłoby to poszukiwań twojego brata wiem że się niecierpliwisz i rozumiem to bo więzy krwi są ważne szczególnie dla młodych ale czas nauczy cię że brat jest ci bliski nie z powodu krwi ale z powodu swoich uczynków a nawet tylko obecności w kwadrancie możesz mieć nowych braci i nowe siostry. Tutaj wszystko może się zacząć od nowa. Milczały długą chwilę, patrząc na miasto. A z jakiej konfraterni pani jest, pani Ajano? Z konfraterni władzy oczywiście odparła. Moi konfratrzy nie tworzą miękkich skór, jak konfraternia garbarzy, ani beczek, jak konfraternia bednarzy nie tworzą pięknych historii. Jak konfraternia poetów czy roślinnych kompozycji, jak konfraternia ogrodników. Nasz produkt jest mniej widoczny, ale najważniejszy. My podejmujemy decyzje. Możemy je podejmować, bo posiadamy odpowiednie przymioty umysłu, majątku i doświadczenia, które sprawdzane są co roku. Umysł słabnie bowiem tak samo jak ciało i z powodu lenistwa, i z powodu wieku. A w kwadrancie nadal jest do podjęcia wiele decyzji i potrzeba do tego wielu ludzi i dlatego nazywamy się arystokracją kwadrancką, bo decyzje podejmują w niej aryści. Arela pokiwała głową, ale nadal nie odzywała się. Oczywiście słuchałam wszystkich rozmów i pytań, jakie ci zadano, tak jak teraz inni aryści z mojego decyzjonum słuchają naszej rozmowy. Mniej interesuje mnie mord, którego dokonał Wigin podczas turnieju i to, co stało się później, ale jego prace badawcze. To, co odkryłaś w podziemiach jego zamku, teniecki, w których eksperymentował ze smoczą Ideą. One nie miały chyba nic wspólnego z istotami, które terroryzują teraz Flandrię i całe południe. Czy widziałaś w jakiejkolwiek niecce którąś z tych bestii? Arela zmarszyła brwi. Przypominając sobie ciała chłopców w niebieskawej wodzie, przed oczami stawały jej tylko ludzkie postacie, zdeformowane, ohydne, ale zawsze przypominające ludzi. Jej myśli popłynęły do Feryla. Co się stało z Ferylem? Nie, pani. Nie było tam bestii, ani tam, ani na cmentarzysku, które musiałam przejść. Bestie krążyły w korytarzach tamtego miejsca, ale nie mogły nawet wejść do komnaty z nieckami, bo na portelach znajdowały się runy i one nie pozwalały na to. I te bestie widziałaś potem, dopiero jak wyszły bramą już dziesiątki albo setki. Tak, widziałam je podczas wyprawy do podziemi, a potem podczas walki, jak uciekałam. Czy Wigin albo któryś z jego żołnierzy, albo uczniów w jakiś sposób sterował tymi istotami? Wydawał jakieś komendy? Jakie wydaje się na przykład psom? Nic takiego nie słyszałam. A jakieś gwizdy, gesty? Nie. Tam był taki zgiełk i dym, że trudno byłoby im usłyszeć albo dojrzeć cokolwiek. Ale dlaczego pytasz pani? Kobieta uśmiechnęła się i zamiast odpowiedzieć zadała kolejne pytanie. Mieszkałaś w jednej z baszt i miałaś dobry widok na dziedziniec Karlochinan. Widziałaś też główną bramę, prawda? Tak, pani. Obserwowałaś, co się dzieje na dziedzińcu? Często, pani. Powiedz mi, czy krążyły tam wozy handlowe? Szczególnie chodzi mi o takie długie i wysokie, którymi przewozi się ładunki portowe. Arela nie musiała się zastanawiać. Pamiętała, że nie było dnia, by załadowane wozy nie przyjeżdżały do zamku Wigina. Wtedy myślała, że wiozły towary związane z przygotowaniem turnieju, ale i tak wydawało jej się ich za dużo. Było bardzo wiele wozów różne rodzaje. Niektóre to nawet musiała piątka koni ciągnąć. Nigdy takich nie widziałam, a mój ojciec miał karczmę. Co prawda nie na skrzyżowaniu głównych traktów, ale nie było dnia, by nie przejeżdżał tamtędy wóz kupiecki. A jana oderwała wzrok od wysokiego okna i spojrzała w oczy Areli. Z jakiegoś powodu zupełnie dla dziewczyny niezrozumiałego zainteresowała się wozami. Możesz je opisać, te pięciokonne? Tak, oczywiście. Dziewczyna przymknęła na chwilę oczy, by sobie wszystko przypomnieć. Przyjeżdżały najczęściej po trzy w obstawie zbrojnych. Były długie, na kilka sążni i szerokie, na co najmniej półtora, na potężnych kołach. I to nie czterech, ale ośmiu. I nie turkotały jak reszta na bruku, tylko jechały ciszej. No i na górze siedział nie tylko woźnica, ale żołnierze na burtach i z tyłu. Jaki kształt miały te wozy? Kanciaste, takie, jakby stojące na sobie skrzynie wieźli, a po bokach i na górze ładunek był osłonięty skórą, sznurami mocno zaciśnięty, by pewnie towar się nie ubrudził. Rozładowywali towar na dziedzińcu? Z tych wozów nic wielkich to nigdy. Takie zwykłe z twardukiem i kamieniem czy piaskiem, to tak, żywnością też, ale teraz, jak sobie przypominam, to te wielkie to nie jechały dalej do bramy i na tyły ja tam nigdy nie chodziłam tyłów zawsze pilnowały straże a jak wyjeżdżały to były puste chodzi o te wielkie wozy czy były puste czy obciągnięte skórą na bokach i czy koniom było ciężko arela zmarszczyła brwi przeszukując pamięć nie spodziewała się pytań o wozy sądziła że będą ją wypytywać o wigina o to co robił kogo zabił podczas bitwy na zamku ale ich interesowały zawsze inne, dziwne rzeczy, zupełnie niezrozumiałe dla Areli. Nie, nigdy nie widziałam, żeby te wozy wyjeżdżały — odparła po długim zastanowieniu. — Chyba, że to było w nocy, ale wtedy obudziłby mnie szczęk bramy. Kilka razy Włodok Wigin wyjeżdżał w swoim powozie nocą i wtedy zawsze się budziłam i wyglądałam na dziedziniec. Tych wozów sobie nie przypominam — i do tego zawsze było dużo wrzasku jak jechały przez dziedziniec bo były takie długie że trzeba było inne przestawiać i ledwo się mieściły jak podjeżdżały pod wrota za stajnią tam gdzie budowali arenę czyli wozy wjeżdżały ale nie widziałaś żeby wyjeżdżały nie nie widziałam a Jana pokiwała głową Jesteś bystrą dziewczyną Arelo pochwaliła masz dobrą pamięć i zmysł obserwacji zapiszę to jak dostaniesz przydział, może wpłynie to na pracę, jaką będziesz wykonywać. Naprawdę? Nie wyrzucicie mnie stąd? Ja, ja nic nie umiem, nie jestem taka mądra jak Zemir. To prawda, że nie masz żadnego fachu, przynajmniej takiego, jakiego pilnie poszukujemy. I gdyby nie rekomendacja fechmistrza chirusa, nie przekroczyłabyś nigdy bram kwadrantu. Zdecydowaliśmy jednak, że informacje, których dostarczyłaś, są warte tyle, że damy ci szansę. I z tego, co mówiłaś, umiesz opiekować się końmi, a dobry stajenny jest na wagę złota. Nawet jeśli nie jest w spisie poszukiwanych fachów. Bo niestety to, że umiesz posługiwać się mieczem i skarusami, nie pozwoli ci służyć w wojsku. Bierzemy jedynie weteranów z pięcioletnią służbą i doświadczeniem w boju. Ale dobrych stajennych zawsze potrzeba. Myślę, że się tam nadasz. Ale powiedz mi jeszcze jedno. Chodzi mi o te bestie, morduruje, jak nazwali ją południowcy. Przypomnij sobie dobrze sytuację, gdy zobaczyłaś młode, wychodzące, a raczej wygryzające się z brzucha matki na zewnątrz. Czy na pewno było ich tak wiele, aż kilkanaście? Na pewno pani. Każde z nich zabiłam. Nie liczyłam dokładnie, ale ona urodziła ich tyle, że i to nie był sak. Nie widziałaś pod nią sutków jak u psów. Te młode nie szukały tam pokarmu. Nie pani, one nie szukały sutków. Od razu gryzły, pożerały ją, ale jak zobaczyły mnie, to mnie zaatakowały. Od razu po urodzeniu były sprawne i niebezpieczne. Nieuzbrojonego człowieka, atakując we trzy albo cztery naraz, powaliłyby i pożarły. Ja miałam szczęście, że wychodziły po kolei i wydawały się jeszcze nieco niezgrabnymi, ale szybko się uczyły. A jeszcze przypomnij sobie, proszę, czy widziałaś między młodymi, albo tymi mordurujami, jakieś różnice płciowe? Czy byłaś w stanie rozpoznać samca i samicę? Widziałaś jądra, czy może inne różnice w budowie? Widziałaś, co mają między nogami? Nie, patrzyłam tak ja, Arela zapłoniła się i westchnęła. Natychmiast zawstydziła się rumieńca, co spowodowało wykwit kolejnych Spokojnie, pomyśl spokojnie, wróć do tych obrazów. To oczywiste, że nie patrzyłaś, bo wtedy chciałaś przeżyć i nie interesowało cię to. Chcę, żebyś spokojnie pomyślała, zastanów się, to ważne. Arela wróciła myślami do walki w jaskini, próbowała sobie przypomnieć, ale nie była pewna. N nie wiem, wydaje mi się, że nie. Widziałabym, żeby się. Między sobą różniły. Te w Karlochinan były takiej samej budowy. Były między nimi różnice we wzroście i wadze, ale niewielkie. Natomiast w jaskini, gdy walczyliśmy, to. nie pamiętam, wydaje mi się, że nie. Dobrze, spokojnie, wrócimy do tego. Prześpisz się, umysł odpocznie, teraz będzie mógł się na tym skoncentrować, bo to ważne. Widzisz, a jednak wiedziałaś coś więcej, czego nam wcześniej nie powiedziałaś? Wszystko może być ważne Wszystko to pomoże nam odkryć zamiary Wigina I osób, które go wspierają To może pomóc Fliendri I wszystkim krainom na południe od Gragachu To informacje dla was Kwadrantowi nic nie grozi Jesteśmy zbyt mocni I cały czas rośniemy w siłę Tak, pani? I teraz ostatnia rzecz I zrobimy przerwę Bo ja też chciałabym sobie pewne rzeczy przemyśleć I omówić z konfratrami Pokaż mi runy. Arela popatrzyła na swoje dłonie. Nadgarstki kazano jej przykryć białymi taśmami, by nie mogła ich użyć. Mam odwinąć? Zapytała. Nie, te mnie nie interesują. Pokaż rękę z fioletowymi opuszkami. Wiem wszystko o tym, jak ją uzyskałaś, słuchałam uważnie twojej opowieści o kryjówce Hindiego. Odzyskaliśmy też księgę i torbę, jaką zostawiłaś w depozycie przy bramie kamerowskiej. Księga jest autentyczna, napisał ją niewątpliwie Hindi i powiększy naszą wiedzę, ale niestety nie jest związana z runami, jakie uzyskałaś. Dotyczy zupełnie innych kwestii. Chciałam jeszcze raz zapytać, czy może przypomniałaś sobie już, jakie zdanie znajdowało się na wieku pojemnika, w którym znalazłaś kryształ? Nie, pani, przysięgam. Wydawało mi się, że wtedy to zapamiętałam, ale jednak nie zapamiętałam. To były dla mnie po prostu obce litery. Nie znałam znaczenia ani jednego z tych słów. Uszły mi z głowy, nawet nie do końca pamiętałam, dlaczego wypuściłam kryształ. Bo ja nim nie rzuciłam, on tak nagle zaczął parzyć, tak jak czasem strzeli coś od wełny, i czuć było spalonymi włosami, ale ja nie pamiętam. Powiedziałabym, ale nie pamiętam. Wierzę ci, bo wiem, jak działa umysł. Wierzę, że zapamiętałaś, ale to się rozmyło w głowie. To, co zapamiętujemy, najpierw odciskuje się tak, jak ślady na piasku. Byle podmuch potrafi je zakryć, jak ich nie pilnować. A ciebie powalił wybuch na kilka godzin, może kilkanaście. Nie obawiaj się, wierzę, że nie pamiętasz. Nie masz powodu, by to ukrywać. Arela odetchnęła. Nie wiedziała, czy naprawdę jej wierzą, ale przestała się już zadręczać. Postanowiła po prostu mówić prawdę. A Jana nagle spoważniała. Jej gładkie do tej pory czoło zmarszczyło się. Nie zamierzam przed tobą ukrywać, że niektórzy z konfraterni stoją na stanowisku, że to musiała być jedna z run wyższych, która działa w momencie wymówienia tego zdania, którego zapomniałaś. Nie wiadomo jaka jest funkcja runy, ale wziąwszy pod uwagę to, czym zajmował się Hindi, można przypuszczać, że jest związana z siłą witalną i wymaga dotyku. Niektórzy nie chcą dopuścić, byś mogła jej użyć w przyszłości. Nieobywatele nie mogą używać run. To jest ściśle zabronione. Nie będę ich używać. Nigdy. A jana uśmiechnęła się, podniosła prawą dłoń Areli za nadgarstek i położyła ją sobie na gładkim, pozbawionym włosów przedramieniu tak, by każda z opuszek dotknęła skóry. Syknęła lekko. Sprawiłam ból? zapytała Arela ze strachem tak mi się wydaje lekki ból jakby ukłucie ale nie na skórze tylko gdzieś nie wiem a jana uśmiechnęła się mistrz Fidrin który pierwszy badał runę mówił że to jedynie ładunek niewykorzystany i to nikomu niczego nie zrobi zapewniła dziewczyna pewnie tak jest skoro tak mówił i fidrin a jana westchnęła on jest ze mną w kwestii podejścia do twoich run ale Erech mocno nastaje, żeby dla pewności odciąć ci pierwsze paliczki wszystkich pięciu palców. Chcę, żebyś wiedziała, że to rozważamy. Arela szybko cofnęła dłoń i w oczach pojawiły jej się łzy. Erech twierdzi, że to musi być potężna runa i należy zlikwidować ryzyko, a twoje kalectwo można wynagrodzić w inny sposób. Proponuje też alternatywnie wyprawę do miejsca pracowni Indiego. Bo z tego co mówiłaś, wieko nie uległo zniszczeniu. Ono wciąż tam leży i można się z niego dowiedzieć, jakie jest zdanie mocy. Zdanie mocy? Tak, zdanie, które powoduje, że moc runy zostanie wykorzystana. Tak, ja nie ruszałam tego wieka, ale nie wiem, czy ktoś inny nie zabrał. Ja przecież wiem, wiem, Arela. I do tego pewnie nie jesteś w stanie podać dokładnej lokalizacji. A tam na pustkowiach jest niebezpiecznie. Morduruje, podobno nie wahają się, by w pojedynkę atakować ludzi idących traktem południowym, chociaż donoszą nam, że to ataki rzadkie i raczej przypadkowe. Tak, słyszałam, ale nie wiem, czy to prawda. Nie widziałam. O jedno cię proszę, Arelo. Jeśli byś sobie przypomniała zdanie mocy, a może to nastąpić, jak zaczniesz się uczyć kwadry, to musisz o tym poinformować i to głównie dla własnego dobra. Poinformuję, oczywiście. Arela pokiwała energicznie głową. Masz jeszcze jakieś pytanie? Dziewczyna zagryzła wargę. Niemal od początku chciała o to zapytać, bo Chirus wskazał, że to główny powód, dla którego chcieli jej w kwadrancie. Dlaczego mnie nie badacie? Wiginon wykorzystał to, że ja jestem. Tak, wiemy, że jesteś magiem i wydaje się nam, że całkowitym, co jest niezmiernie rzadkie ale uznaliśmy, że nasza wiedza o tym zjawisku jest pełna i żadne indagacje i eksperymenta nie są konieczne. Nie bój się, ta kwestia nie ma znaczenia. Oczywiście, z powodu właśnie tej cechy wykorzystał cię Wigin, ale my nie potrzebujemy ciebie badać. Nie zabije ci magiczny ogień, ale zwykły nóż już tak. Amak jest wartościowy jedynie w niektórych bardzo specyficznych wypadkach. Dziewczyna pokiwała głową. Dobrze, Arelo, A jana wstała. Postanowiłam, że nie będzie mi potrzebna wieczorna sesja i będziesz mogła odpocząć. Jutro rozmowy z ostatnim konfratrem z naszego decyzjonum i określimy Twój los. Nie obawiaj się, bo nie mamy wątpliwości, że mówisz prawdę i nie czeka cię na pewno deportacja z kwadrantu. Decyzje będą innego rodzaju. Bywaj, Arelo, i zaufaj mądrości arystów. Sypciej, w galop, w galop! Zemir siedział na grzbiecie Areli, ściskał jedną ręką jej siermięgę, a w drugiej trzymał patyk. Nie krzyczał, ale szeptał. Nie mogli krzyczeć, nawet gdy byli wstajni. Ktoś mógłby usłyszeć i donieść ojcu, a to oznaczałoby bicie. Zemir nie chciałby ojciec bił Arele, ale zabawa była tak wspaniała. Nikt z nim nie bawił się tak jak Arela. Uwielbiał ją za to. Uratujemy Marinę, a Gryzolę nabije na lance i uratujemy ją. Widzę go. Gnaj, gnaj, widzę. Już go mam. Gnaj, gnaj, mój dzielny rumaku. Arela zarżała, a umiała rżeć tak, jak prawdziwy ogier. Rżała na różne sposoby z zadowolenia, bojowo, gniewnie, z nudów, a nawet marzycielsko. Mówiła, że rżenie konia to odrębny język. Cztery wałachy stojące w stajni uderzyły kopytami o klepisko i odpowiedziały jej jeszcze głośniej wyjęły łby spoideł i żłobów i oburciły się, by spojrzeć na swoją opiekunkę. Zemir roześmiał się głośno, ale zaraz zasłonił usta i nachylił się do Areli, prezentując pozbawione aż trzech mlecznych jedynek szczęki. — Już, już, giń, po tworze! seplenił chłopiec i wbił patyk w podłużny ściśnięty powrozem wiecheć słomy z umieszczonymi w kilku miejscach gałęziami, udającymi łapy i wielką szyszką, która była głową. Mniejszy wiecheć siana z powtykanymi weń suchymi, łąkowymi kwiatami spadł na klepisko. Symbolizował marinię zaginioną w lesie kilka dni wcześniej dziewczynkę. Chłopiec zeskoczył z grzbietu Areli, porwał wiecheć słomy i przycisnął do ucha. — Dycha jeszcze, dycha! — krzyko szepnął. — O bokowie, zdążyli im, zdążyli im bokowie i to dzięki tobie, mój dzielny rumaku! Arela wstała i rozprostowała plecy. Bolały ją, bo kłująca skórę siermięga zerwała z trupy po na haju, ale nie pozwoliła, by grymas bólu pojawił się na jej twarzy. Na to będzie czas w nocy, na łzy też będzie czas. Teraz była z bratem. Wymusiła na twarzy uśmiech. Zemir rozejrzał się i nasłuchiwał przez chwilę, a potem podbiegł do Areli, wręczył jej ostrożnie ściśnięte kawałkiem powroza siano ze słowami: Teraz mus zawieść się do Dragomira, bo biedna Marinia poturbowana, srodze przez gryzona. Musi ją ulecić. Szybko. Opadł na kolana i zarżał niecierpliwie, jak koń spragniony padoku. Arela wiedziała, że na nic nie zdadzą się protesty i przeniosła nogi nad grzybietem Zemira. Nie usiadła na bracie całym ciężarem, ale jedynie dotknęła jego pleców, by poczuł, że coś wiezie. Do Dragomira! Zakrzyknęła. Zemir ruszył, a ona zaczęła iść kaczkowatym chodem, przytrzymując go za kubrak, żeby spod niej nie wybiegł. Śmiała się piskliwie, ale pod cienkim płaszczykiem radości czaił się strach. Wiedziała, że to się kiedyś skończy i raczej prędzej niż później. Dobiegli do przeciwnej strony stajni i tam włożyli Marinię do pustego boksu. Dragomir, zachrypłym głosem Zemira, upewnił ich, że dziewczynka będzie żyć. Potem usiedli na sienniku Areli i odpoczywali. Tam nikt nie mógł ich zauważyć. Mieli oba wejścia do stajni na oku, a o poluzowanych deskach w ścianie przybudówki, które pozwalały się Zemirowi wymknąć niezauważonym, wiedzieli tylko we dwójkę. Ale naprawdę, Arela, zabierzemy pewnej nocy Wałachy i potwałujemy na północ wzdłuż Fliendroli, a potem na trakt Kemerowski. Przerysowałem mapę. Uda się na pewno uda! Zbieram też monety, bo nam będzie trzeba pieniędzy na jedzenie, ale też ukradniemy stąd paski mięsa i obrok. Dojedziemy do bramy kmerowskiej i nas wpuszczą, mnie i ciebie. Będziemy razem na zawsze. Wiem, Zemir, uda się. Odparła Rela i przytuliła silnie brata, zagłębiając nos w jego pachnące sianem i słońcem Loki. Naprawdę chciała wierzyć w słowa Zemira, ale to były tylko słowa. Musicie się skupić, bo mamy jedynie tydzień, siedem dni. Nauczycielka stojąca przed Arelą i resztą uczniów wyglądała na zmęczoną. Jej twarz była blada, usta cienkie, a głos słaby, ledwo słyszalny z powodu zgiełku dobiegającego z ulicy. Miała na sobie długą, powłóczystą, jasnobrązową suknię, która ukrywała jej kobiece kształty dzięki wielu pasom i marszczeniom. Arela wiedziała, że w kwadrancie kobiety nie mogły nosić w większości publicznych miejsc stroju, który byłby obcisły lub odkrywał piersi, uda i brzuch. Było to zakazane. Areli również nie pozwolono nosić ubrań, w których trafiła do kwadrantu. W zamian dano jej typowy strój dla każdego nieobywatela – jasno-brązowy kubrak sznurowany na obu bokach i rękawach, skórzany pas ze skrytkami na klucze i monety oraz spodnie – wraz z długimi, skórzanymi butami. Będę was uczyć najlepiej jak umiem, ale jeśli nie opanujecie materiału i po dziesięciu dniach nie zdacie egzaminu z kwadry, to was spotkają konsekwencje, włącznie z wyrzuceniem z powrotem za mur, a nie mnie. Nauczycielka kwadry powiodła palcem posiedzących wokół niej na piętach pięciu mężczyznach Dojrzałych, o grubych palcach i Żelastych przedramionach kowalach, mistrzach, cieślach i przedstawicielach fachów, których w kwadrancie potrzebowano, a także Areli oraz pięknej dziewczynie o długich czarnych włosach, z której pełnych warg nigdy nie znikał uśmiech. Ta ostatnia zachichotała na słowa nauczycielki, ale jej chichot nie był chichotem idiotki, raczej chichotem, który nastrajał do niej pozytywnie chichotem który był wyrazem aprobaty. Arela znała tę dziewczynę, bo zakwaterowano je razem w dwuosobowym pokoju. Nazywała się Lines i była poetką oraz śpiewaczką. — To no, kiedy zaczynamy? — zapytała Lines w kwadrze i przejechała językiem po wydatnych wargach. Chociaż miała ten sam kaftan, co Arela, zdążyła już go zwęzić w talii, wyciąć dekolt, w który chętnie zaglądali mężczyźni, a spodnie przeszyła w udach w taki sposób żeby było widać jej krągłe pośladki. Pięciu fachurów, z których żaden nie skończył jeszcze trzydziestu lat, obserwowało jej język na ustach z taką uwagą, jak wskazówki zegara, który odlicza czas do największej rozkoszy, jaką może dać świat. Zaczekaj, dziecko, na początek wyjaśnię po fliendryjsku, żebyście wszyscy zrozumieli, nawet ci, którym w głowie teraz nie to, co powinno. Nauczycielka westchnęła i powiodła wzrokiem po mężczyznach. Ten egzamin to nie fraszka, i groźby cofnięcia za mur nie są czczymi pogróżkami. Kwadra jest skałą, na której zbudowano potęgę arystokracji kwadranckiej. To język, który zespolił cztery narody, walczące setki lat i nikt z przyjezdnych nie będzie mógł u nas przybywać, jeśli nie zda egzaminu przed komisją. Jeden na siedmiu uzyskuje tak niski wynik, że wyrzucają go za bramę bez możliwości powrotu. Nie chcemy u nas takich, którzy nie włożyli wysiłku, by umieć się z nami porozumieć. Jeden na czterech nie zdaje, ale daje im się szansę i są kierowani na pięć dodatkowych dni nauki, ale kara pozostaje sroga, bo do uzyskania obywatelstwa dodaje im się pięć lat. Egzamin to sposób na zbadanie waszej woli i ja czynię z mojej strony wszystko, byście zdali. Nauka trwa dziesięć dni po dziesięć godzin. Dodatkowo jestem dostępna dla was dwie godziny po lekcjach, jeśli ktoś czegoś nie rozumie, lub chciałby poćwiczyć konwersację. Czy są jakieś pytania? Rozmaślone spojrzenia fachurów od obróbki metali i drewna oderwały się od Lines i z niechęcią zatrzymały na zbliżającej się do pięćdziesiątki nauczycielce kwadry. A ty, Lines, jeśli chcesz, by tych pięciu zdało, powinnaś nosić ubranie zgodnie z wytycznymi dla obywatelek, i nie koloruj ust ani nie szczyp się w policzki. Zrozumiałaś? To, co robisz, to brak szacunku dla nich. Oni nie będą potrafić myśleć o tym, o czym powinni myśleć i to nie ich wina. Wzbiera w nich teraz energia, którą niewielu, a na pewno nie oni, potrafi wykorzystać w pożądanym kierunku. Będą musieli patrzeć na ciebie, bo będziecie rozmawiać. Będą obserwować twoje wargi i odsłonięte piersi i kształty ciała. A to spowoduje, że ten dzień będzie dla nich stracony. Lines nie chichotała już. Wbiła wzrok w leżącą przed nią czarną tabliczkę. Każdy z uczniów miał taką samą. — Nie ma się czego wstydzić, Lines — ciągnęła nauczycielka. — Też byłam młoda i lubiłam widzieć potęgę kobiecego ciała. Nie zachowywałaś się tak pierwsza i nie ostatnia. I ta kazerki biją cię w tym na głowę. Ich brzuchy wyglądają tak, że nasi panowie nie byliby w stanie wypowiedzieć zdania z więcej niż z dwóch słów, i to nie w kwadrze, ale swoim ojczystym języku. Na takie wypadki mamy tones, który dzisiaj założysz. Wskazała na półkę pod ścianą. Leżał na niej strój, który Arela widziała już wcześniej. Był to jasny, okrągły kawałek tkaniny z czerwonym obszyciem na brzegach z otworem na głowę wyciętym po środku i po bokach na ramiona które ściskało się w tali sznurkiem. Nosiło się go jak płaszcz dla ochrony stroju przed palącym słońcem lub zabrudzeniem na ulicy. Linas wstała, podeszła tanecznie do półki i założyła tones. Żaden z siedzących w półkręgu mężczyzn nie odmówił sobie przyjemności, by obserwować jej przemianę. Wszyscy czynili to z żalem, jakby odbierano im coś pięknego. Dziewczyna przewiązała się w pasie sznurem i wróciła na miejsce. Nauczycielka pokiwała głową z zadowoleniem. Kwadra to język, który stworzono 540 lat temu, kontynuowała. Jego konstrukcja trwała 12 lat i pracowały nad nią najtęższe umysły z każdego z czterech krajów, których zewnętrzne granice tworzą teraz kwadrant, a więc od południa, góry Geragach, od wschodu, rzeka Geragia, za którą rozciągają się płaskie równiny, zamieszkiwane przez różnego rodzaju azerskie plemiona, od zachodu morze, na środku którego znajdują się wyspy lokrytejskie. Jedyną otwartą przestrzenią są lasy północy, od których arystokracji nie oddziela żadna bariera geograficzna. Granicę stanowią pobudowane gęsto kamienne forty, połączone siecią twardych dróg, pozwalające na szybkie przemieszczanie wojsk. Tylko północna granica zmieniła się po powstaniu arystokracji wolno przesuwa się w miarę wzrostu populacji kwadrantu, który liczy już blisko cztery miliony obywateli. Cztery kraje kwadrantu o czym dowiecie się z historii arystokracji, toczyły krwawe wojny przez stulecia, łącząc się pomiędzy sobą sojuszami, mordując i nienawidząc. Żaden z narodów nie był ani jedynie ofiarą, ani katem. Role zmieniały się, rzezie następowały z każdej strony, zatruwając kolejne pokolenia rządzą zemsty, która się dokonywała i powodowała kolejną vendetę, a ta kolejną, aż do momentu zjednoczenia. Szczegóły zjednoczenia które niektórzy nazywają cudem kwadranckim, poznacie na historii kwadrantu, z której również będzie egzamin, jeszcze surowszy jak z kwadry. Każdy bowiem z przybyłych musi zrozumieć, dlaczego arystokracja jest taką, jaką jest, jak krwawa przeszłość leży za nami i że nie ma powrotu do tego, co było. Nauczycielka uklękła przed białą tabliczką i sięgnęła po pędzelek z cienkim końcem, stojący w pękatym naczyniu. Oprócz pędzelka stała przed nią wypełniona wodą miska z wiszącym na jej brzegu złożonym na cztery brązowym kawałkiem płótna. Podobne kałamarze, pędzelki, misy i szmatki kazała przynieść sobie z ławy każdemu z uczniów. Ja nazywam się Aja. To proste imię złożone z trzech liter i będzie pierwszym słowem, jakiego się nauczycie. Kobieta szybkim ruchem narysowała trzy znaki na tabliczce i obróciła ją w stronę uczniów, pozwalając wszystkim je obejrzeć. Arela zdziwiła się, widząc jak były proste. Litera A składała się z jednej kreski, pionowej. Litera J również jednej, ale poziomej. Nie było między nimi żadnej przestrzeni. Łączyły się w jeden ciąg. Zawsze pokazuję moje imię jako pierwsze słowo kwadry, bo oddaje prostotę i zwiewność tego języka. Języka stworzonego jedynie po to, by scalić widzące się cztery kraje, tworzące obecnie arystokrację kwadrancką, czyli Sardolie którego stolicy Sardolu obecnie przebywamy, Baruch, królestwo na wschód od Sardoli, w którego granicach leży Brama Kemerowska, Garinę na północ od Baruch oraz Zidar, który graniczy jedynie od wschodu z rzeką Gareją. Naturalne bariery, które dzieliły królestwa, zostały zniszczone lub zredukowane tak, by już nigdy nie dzieliły. Przełęcze w górach Katin, górach, które rozdzielały Baruch i Garinę od pozostałych krajów kwadrantu, Poszerzono i przebito tak, że można je pokonać wozem, a rzeka Ache, przed setkami lat szeroką, rozdzielono na dziesiątki kanałów nawadniających pola na północy. Zniknęły granice na Ziemi, ale przedtem trzeba było usunąć granice w umysłach. Temu właśnie służyła kwadra i to było ważniejsze. A to wszystko musi umieć? Odezwał się nagle jeden z grubopalczastych fachurów, z szerokimi jak u konia zębami. Podrapał się po krótkich włosach rosnących nierówno na czaszce poznaczonej oparzeniami. Co dowodziło najpewniej, że trudnił się obróbką i hartowaniem twarduku. Rozejrzał się po pozostałych mężczyznach, zbierając od nich pomruki poparcia. Owszem, musicie, ale nie teraz. To będzie przedmiotem historii i kultury kwadrantu, które będą nauczane w kwadrze. Zapamiętanie kilku nazw będzie najmniejszym problemem. Mężczyzna uśmiechnął się głupkowato. Chciał coś odpowiedzieć, ale nie potrafił, więc jedynie zmarszczył się i westchnął. Zerknął w stronę kolegów, by go wsparli, ale ci wybrali milczenie. — Kwadra musiała być sprawiedliwa — kontynuowała Monolokaja. Żaden z czterech ludów nie mógł się czuć pominięty ani lekceważony. Ważniejszy lub mniej ważny, gorszy lub lepszy. Zadanie to było o tyle proste, że wszystkie języki używały tych samych głosek i spółgłosek. Kwadryjskie decyzjonum musiało więc zebrać wszystkie wyrazy ludów kwadranckich, podzielić je na te, które występują najczęściej i najrzadziej, te, które nazywają rzeczy dobre i nazywają rzeczy złe, te, które dotyczą różnych sfer życia i włączyć je sprawiedliwie do kwadry. W ten sposób każdy z ludów znał ćwierć słów wspólnego języka już w momencie jej wprowadzenia. Ponadto wybierano całe słowa i rdzenie słów tak, by były najkrótsze, jednoznaczne i nie mające znaczenia w żadnym innym języku. Już chyba zaczynacie dostrzegać ogrom pracy, jaki stał przed kwadryjskim decyzjonum. Dla przykładu, z tych czterech rzeczy, które leżą przed nami, nazwa każdego pochodzi z innego języka. Tabliczka po kwadryjsku to ro, pędzelek kalek, miska taj oraz szmatka halis. Każde z tych czterech słów pochodzi z dawnych języków kwadryjskich. Uproszczono i wystandaryzowano deklinacje i koniugacje, tak by język zachował melodię, ale był prosty do nauczania. Wszystkie te zmiany doprowadziły do tego, że jedyną trudnością nauki kwadry jest zapamiętanie słów. Reguły gramatyczne są tak proste, że wyćwiczenie ich zajmuje jeden dzień. Kobieta przerwała i napisała pracowicie wszystkie słowa na tabliczce. Litery składały się w całości z kresek pionowych i poziomych, przecinających się pod kątem prostym, a także trzydziestu i sześćdziesięciu stopni. Odwróciła tabliczkę do swoich uczniów. A teraz, proszę, przepiszcie wyrazy na swoje tabliczki. Gdyby ktoś się pomylił, należy zmoczyć szmatkę w wodzie i wytrzeć. Zaprezentujcie. Rela chwyciła pędzelek i szybko zapisała cztery słowa, jedno po drugim. Potem obserwowała, jak robią to inni. Zauważyła, że co najmniej czterech z pięciu mężczyzn było niepiśmiennych. Poznała to po niezręcznym sposobie, w jaki trzymali pędzelek i koślawych liniach, jakie kreślili. A ja też musiała to zauważyć, bo powiedziała. Przedmiotem egzaminu będzie mowa i czytanie podstawowych komunikatów dotyczących nakazów i zakazów. Więc nie obawiajcie się, że nie nauczycie się pisać. Musicie znać wszystkie dwadzieścia liter i to wystarczy. Powoli przeliterujecie proste znaki i dojdziecie, co jest tam napisane. A więc zacznijmy od najważniejszego: od czasowników być i mieć. Zobaczycie, jakie to proste. Nauczycielka podzieliła zajęcia kwadry na godzinne lekcje, po których następował odpoczynek bądź posiłki. Pozwalała też swoim kursantom wstawać i przechadzać się po pokoju w wypadku drętwienia nóg od przebywania w tradycyjnej postawie kwadranckiej. Każdy musiał powtórzyć poznane słowo i powiedzieć z nim zdanie. Rozmawiali zarówno z nauczycielem, jak i ze sobą. Arela dowiedziała się wieku, imienia, jak i zawodu każdego z uczniów, poznała jego rodzinę, preferencje żywieniowe i miejsce zamieszkania. Na koniec lekcji jej głowa zdawała się puchnąć. Ale o dziwo, chociaż zdawało jej się, że wszystko zaraz zapomni, słowa nigdy jej się nie myliły. Były zbyt zróżnicowane i rzadko składały się z więcej niż z dwóch sylab. W końcu mogę zrzucić też matę, westchnęła liniec, gdy wyszły z budynku. Ludzie, a szczególnie piękne kobiety, nie są stworzone, by tak chodzić. Głowa pęka co Arela. Wiesz, że dzisiaj nauczyliśmy się ze trzysta słów? A jakby te odmiany wyliczyć, to ich więcej. Napiłabym się wina. Lepiej nie, przecież Aja ostrzegła, że od tego głowa tępieje i stracisz wiele z tego, co się nauczyłaś. Ona to mówiła do tamtych chlejusów, którzy i tak się schlają. A ja i tak to, co dzisiaj było, to wiedziałam. Mi wina trzeba do życia. Jakie życie byłoby nudne bez wina. Też choć ze mną, to i sama się czego napijesz, no i może ty zamówisz. Ty pewnie nic nie kupowała, co? Nie? Na wiosce to pewnie ci nawet pieniędzy nie dawali. Co ty tam robiłaś? W Stajni, u ojca pracowałam. Ma miał karczmę. No tak. Bo ramudze to mogą kobiety normalnie kupować. Taki, co by nam nie sprzedawał, to od razu z torbami by poszedł. Pieniądz to pieniądz. Od mordercy można wziąć, jeszcze umoczonego we krwi, to dlaczego nie brać od nas? — Pewnie tak — odparła Arela i umilkła, bo wyszły z bramy na ulicę. Ich nauczycielka ostrzegała, że w miejscach publicznych nie mogą mówić w innym języku, tylko w kwadrze. Wąska ulica prowadziła zygzakiem, klucząc wśród wysokich trzypiętrowych budynków pomalowanych białą farbą. Wieczorem tonęła w cieniu. Mimo to powietrze było gorące i niosło zapachy smażonego mięsa, gotujących się bulionów i słodkawy zapach wina. Mężczyźni i kobiety ubrani zazwyczaj w jasnobrązowe kubraki i spodnie, takie jakie miały na sobie Arela i Lines, szli bez pośpiechu. Czasami mignął biały strój obywatela lub obywatelki. Wielu z nich było właścicielami budynków lub kramów i doglądało interesów. Z wystawionych na schodkach misek podjadały białe lub pasiaste koty, wygrzewały się na kamiennych parapetach i tęsknie patrzyły na ptaki. Kramiarze o ciemnych, pomarszczonych od słońca twarzach siedzieli na niskich krzesłach i popijali jadar, napar ziołowy z mlekiem i przyprawami, pity w wysokiej szklance. Potem odstawiali je na małe stoliczki, przypominające kolumienki, lub umieszczone obok drzwi drewniane półeczki. Zarówno stoliki, jak i półeczki miały wydrążone dziury, tak by odkładana szklanka nie mogła się zsunąć ani przewrócić. Ewy, ptaszki! rozległ się znajomy głos za plecami Areli. Dziewczyna obejrzała się i zobaczyła Kracha, jednego z twardych mistrzów, który radził sobie tak słabo, że nie wróżyła mu sukcesu na egzaminie. Mężczyzna nie potrafił się skupić dłużej niż na kilka minut, ciągle mylił wyrazy lub milczał, gdy był pytany przez aję. Stał teraz na środku ulicy, kubrak, który dostał, nie dopinał się w okolicach pępka, a spodnie były za luźne w udach. I wyglądały, jakby miały się zaraz rozerwać. Nie odpowiedziały na zaczepkę, tylko szły dalej. Jedna taka, żeby się schrupało na surowo, a druga taka, że aż gębę do żygów wykręca, wrzeszczał. Ale jakbyż ma tą gębę zasłonić do tego. Jak w mroku to nieważne, co na oku. Zarechotał. Arela wiedziała, że mistrz był zły. I chciał wykrzyczeć wściekłość. Brzydka, o głowę niższa i trzy razy lżejsza dziewczyna wydawała mu się łatwą ofiarą. Nie miał zapewne pod ręką żony i dzieci, które czekały gdzieś w obozie pod bramą kemerowską. Pozostali uczniowie postali przy krachu, ale po chwili odeszli. Uznali zapewne, że mieli zbyt dużo do stracenia. Twarduk mistrz krzyczał głośno i krzyczał po fliendryjsku, a to mogło szybko sprowadzić kłopoty. Kwadrantczycy niezwykle surowo podchodzili do używania kwadry w miejscach publicznych. Mawiali, że wszelkie zło zaczyna się od języka. Arela widziała, jak coraz więcej głów obraca się w stronę pomstującego po fliendryjsku kracha, głów przechodniów, a także mieszkańców, wychylających się z okien. Lines odwróciła się i odkrzyczała coś, ale w kwadrze. Arela rozpoznała zdanie Ty jesteś brudny oraz słowo szmata. Były też inne, świszczące, przyjemnie i podrygujące w ustach, niewątpliwie kwadranckie przekleństwa i plugactwa. Lines z lubością je kolekcjonowała, mawiała, że to poezja maluczkich, kręcąca się wokół brudu, fekaliów, genitaliów, chędrzenia i powszechnie potępianych nieobyczajnych zachowań. Krach musiał zrozumieć niektóre z obelg, bo poczerwieniał i ruszył w kierunku dziewczyn. Linet szarpnęła Arele za ramię i pobiegły w dół ulicy, w stronę karczmy, w której zawsze przebywała straż. Twarduk mistrz nie przerwał swojej tyrady i wykrzykiwał po fliendryjsku bezeceństwa, decydując się chyba na wydalenie z powodu złamania prawa niż oblania egzaminu. Czuł, że nie podoła i nie ma dla niego ratunku. Nie dotarł nawet do karczmy. Z bocznej uliczki wyszedł strażnik i zagrodził mu drogę gizarmą. Krach zatrzymał się i umilkł. Nawet z odległości kilkunastu kroków Arela dostrzegła, że poczerwieniał, a potem zbladł, gdy strażnik coś do niego krzyknął. Twarduk próbował zawrócić i uciec, ale nie zdążył. Strażnik wyciągnął w stronę jego butów żelaziec z gizarmy, zaczepił hakiem o cholewę i krach runął na bruk, z hukiem tak wielkim, jakby upadł wołu. Próbował się podnieść, klnąc po filjendryjsku ale pojawił się drugi strażnik, który tak długo okładał go po głowie pałką owiniętą rzemieniem, aż tamten stracił przytomność. — Dobrze, że takich szybko się pozbywają — szepnął Alinez, bucho Areli po fliendryjsku. Chociaż Arela próbowała iść dalej, dziewczyna chciała obejrzeć do końca sromotek racha. Kręciła przy tym zdegustowana głową. — Może w ręku ma fach, ale między uszami łajno. — Wybiją mu z głowy fliendryjski na ulicy! — syknęła, nie mogąc odciągnąć wzroku od zakrwawionej twarzy cuconego wiadrem wody twardóg mistrza. — Wyrzucą go za bramę? — Arela przestraszyła się. — Jaką bramę? — Kemerowską! — Lines zachichotała. — Gdzie tam? Nie wywalą go tak łatwo. Zbyt dużo energii stracili na te wszystkie testy i sprawdzenia. — Myślę, że będzie się tłumaczył, że kogoś wołał, to się we straży zlitują i go wypuszczą. Zobaczysz, jaki jutro przyjdzie spuchnięty, siny i milczący. Myślę, że zrozumie, że to nie są żarty już. To nie Fliendria i nie jego zapluta mieścina, gdzie był kimś i lał, kogo chciał. Lines roześmiała się i pociągnęła Arele za rękę w dół ulicy. — Słuchaj, musisz dzisiaj dokonać pierwszego zakupu. Znam taką jedną. Tak naprawdę trudno to nazwać karczwą, taką, jaką znamy z Fliendri, bo tam co wieczór inni śpiewają artyści. — jak to artyści? To znaczy bardowie? Nie bardowie. Bardowie to śpiewali do pieczonego prosiaka bandzie pijanych drabów z wąsami, ociekającymi tłuszczem i piwną pianą i z kawałkami kwaszonej kapusty w brodzie. I to z poprzedniego dnia, już zaschniętej. Bardom to się języki plątały i struny myliły i ryczeli tak, jakby ktoś im ściskał obcęgami to, co chowają między nogami. — A artyści to kto? — zapytała Arela. Ja na przykład jestem artystką. Ja śpiewam, a nie wyję. Gram, a nie pole I tańczę, a nie wywijam. I do takiej karczmy idziemy. Oni w kwadrancie nawet tego karczmu nie nazywają. Mają dla takich miejsc specjalne słowo. U nas w Oramudze to takich nie ma. A byłaś w ogóle w Oramudze? Arela pokręciła przycząco głową. Lines zachichotała. No i nie masz czego żałować. Oramuga to nic w porównaniu z serdolem jak krzywonogi parobek ganiający z kijem bosu za kozami w porównaniu z księciem na Włościach. No, chodź, zobaczysz. Może nawet przeczytasz, jak oni to nazywają. Już za rogiem, o, zobacz, już szyld wystaje. Narysowana lutnia i trąbka skrzyżowane, a nad tym napis. Jak to przeczytasz? Arela zmarszczyła brwi i przelitrowała w myśli, zanim wypowiedziała słowo na szyldzie. Zirta. No, pięknie, zirta. To połączenie słów zir... A przecież wiesz, co to znaczy? Jeść. Tak, a słowo rta znaczy sztuka. A więc ja bym przetłumaczyła, że to miejsce, gdzie się je, jednocześnie obcując ze sztuką. Co prawda na przedmieściach Sardolu każde podłe, śmierdzące tłuszczem brudne i pełne nazywają zwirtą. I tak jak we poli tam bart do kiszonej kapusty prosiaka i piwska, ale tu istnieją też prawdziwe zwirty. No, basta na gadanie. Wchodzimy. Linez pchnęła drzwi i weszły do jasnej, okrągłej sali z kolumnami, wymalowanej na biało, w której półmrokiem nie starano się zamaskować brudu, kurzu i przemykających w kątach szczurów. Areli bardziej przypominała pełną wiernych świątynię, a nie miejsce, gdzie przychodzi się, by zaspokoić głód. Podeszły do szynkwasu i linez pchnęła arele do opierającego się o kontuar mężczyzny w czystym, zapiętym pod samą szyją białym kaftanie. Wyszczerzyła potem zęby do dwóch śpiewaków, którzy na podwyższeniu otoczonym z każdej strony stołami śpiewali na dwa głosy rzewną pieśń, od której panie uśmiechały się, podlotki płakały, a mężczyźni chrząkali i co chwilę sięgali po piwo. Zirciarz za szynkwasem skłonił się i zapytał Arele, co podać. Dziewczyna wysupłała z przegródek na pasie dwie połyskujące srebrem monety i położyła je na wypolerowanym drewnie. — Proszę dwa kubki wina — wydukała niepewnie, spuszczając oczy, ale mężczyzna skłonił się, zabrał jedynie jedną z monet i pchnął w jej stronę drugą, nalał czerwonego trunku w naczynia na cienkiej, krótkiej nóżce i skierował wzrok na następnego gościa, który poprosił o coś płynną kwadrą. Lines swoim zwyczajem zachichotała, chwyciła jeden z kielichów i zatopiła w nich swoje czerwone wargi. Drugi podała Reli. — No i pierwszy zakup za tobą! — szepnęła jej na ucho, a potem gwizdnęła i długo, głośno klaskała, bo śpiewacy zakończyli balladę. Gdy jeden na nią spojrzał i uśmiechnął się, znowu zachichotała. — Gdybym miała chociaż północy, to jadłbym mi z ręki okruszki — pochwaliła się Areli Lines, otwierając drzwi pokoju w bursie. Zsunęła buty i podbiegła do okna, wyglądając na ulicę. Stał na niej jeden ze śpiewaków, poznany w zircie trzy ulice dalej. Arela była jeszcze oszłomiona muzyką i alkoholem. Wino, które piła w życiu pierwszy raz, szumiało jej w głowie i sprawiało, że wszystko, co do tej pory było trudne i bolesne, wydawało się łatwiejsze i do zniesienia. Przeszła do swojej części niewielkiego pokoiku, w kącie tkwiła drewniana skrzynia na ubrania, a ze ściany zwisało na łańcuchach wąskie łóżko, które w razie potrzeby, po zdjęciu materaca, mogło służyć jako stół. Przez okno wpadały jeszcze promienie zachodzącego słońca, więc nie musiały zapalać kaganka, zamontowanego dokładnie na środku pokoju. Nic nie rozumiem, co mówiliście, poskarżyła się Arela. Za szybko gadał. Tylko się popisywał. Też jest nieobywatelem, ale zaczął pisać już w kwadrze ballady. Dwa lata tu siedzi. Śliczny, prawda? Miał kręcone włosy, jak ci z pantiku. Dobre masz oko, Arela. Bo tak, on ze wschodniego pantiku, z wzgórz, które najeżdżają azersy jeźdźcy. Ale dobra, gdyby nie to, że jutro muszę być z rana na lekcji, to pokazałabym mu parę numerów. I wtedy za dwa dni występowalibyśmy tam we trójkę. Ja bym tańczyła. Wtedy dopiero byśmy zebrali. I to nie miedziaków, tylko by się srebro i złoto posypało. Ach, ci mężczyźni! On jest w mojej mocy. Widać to było w jego oczach. To prawdziwa magia jest. Kobieta ma coś magicznego, bo może mężczyznę zauroczyć lepiej niż nie jeden czarodziej. I wiesz, co jest najlepsze? Nie, nie wiem. Arla uśmiechnęła się. Wiedziała, że ona nigdy nie zauroczy. Ale świadomość tego nie bolała, tak jak zwykle. Wino pomagało. <laughs> Najlepsze jest to, że to nie chodzi o cycki i tyłek. To nawet przeszkadza. Trochę ma rację ta nasza Aja. Prawdziwy czar jest wtedy, jak nie wywalasz cycków i tyłka na wierzch. To tak samo jak w tańcu i w śpiewie. Artysta ma prościej, bo on może być urodziwy w każdy sposób. Ale kobieta musi być urodziwa w sposób specjalny, by budzić u mężczyzn coś wyższego niż chuć. Do artystki ma nie świerzbić ręka, by ją szczypać w tyłek i miętosić cycki, ale małechtać coś, co jest w piersi, mącić w głowie jak dobre wino. Trzeba być muzą, a muza musi być gibka, zwinna, skoczna, z wklęsłym brzuchem, długimi nogami, małymi piersiami wysoka i chuda. Inaczej będą patrzeć na mnie jak na dziewkę. Będą sobie wyobrażać, jak pod nimi leżę, albo jestem na nich jęcze, śpiewnie, dlatego na występie mam tylko usta kobiece, czerwone, ale wąskie, a reszta jest jak u podlotka lub młodego chłopca. Nie jestem taka jak ty, Arela. Ty masz tyłek mocny, wydatny i trudno taki ukryć. Ja wiem, że to mięśnie, ale Ach, aż ja mam ochotę klepnąć. Arela westchnęła, patrząc na piękną twarz Lines a potem zaczęła się rozbierać. Poetka usiadła na łóżku i bezwstydnie jej się przyglądała. Kiedy Arela rozpięła kubrak, by przebrać się w koszulę nocną, zachichotała. — Dziewczyno, ale ty masz ciałko foremne i takie jędrne, ramiona mocne, posiadki pełne i twarde, pewnie jak skorupę orzecha kardyjskiego. Naprawdę jesteś piękna. Tylko te blizny... Skąd ty masz tyle blizn? — Nie jestem piękna, Lines. — Ha, uwierz mi... Jesteś, ale twarz. Twarz da się malować, wygładzić. Ciało się liczy, ciało. Linesa oderwała się od okna, uklękła i pogładziła prawe udo Areli. O, to wygląda jakby oparzenie i tu pod żebrami. Co cię tak pocięło? Ale to brzydkie. Od ćwiczeń, wymamrotała Arela zawstydzona. I od ran na turnieju. Na turnieju? Jakim turnieju? Turnieju protegowanych. Czekaj, czekaj. Czy ty byłaś na turnieju protegowanych włodarzy mocy? Wykrzyknęła Lines i wybałuszyła oczy: I przeżyłaś? Kto cię protegował? Włodok wigin, Arela wyjęła udo z rąk swojej współlokatorki i podeszła do kufra. Jednym ruchem zarzuciła na siebie koszulę nocną, zasłaniając całe ciało aż do stóp. Lines usiadła z wrażenia na podłodze. Przez chwilę poruszała wargami nie wiedząc, co powiedzieć. Arela, 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 powtarzała szeptem. To był ten turniej ostatni, po którym Wigina uwolnił bestię? Arela skinęła głową i usiadła na swoim łóżku. Była zmęczona i poczuła, że jak w tamtej chwili nie położy się spać, to nie zaśnie przez kilka godzin, a potrzebowała być świeżą na kolejne zajęcia z kwadry. Widziałaś to wszystko? Musisz mi opowiedzieć, ale musisz. Lines podeszła do swojej współlokatorki na kolanach. Oczy miała szeroko otwarte i lśniące. — Opowiedz mi, kochana, z tego będzie ballada, największa ballada pod słońcem. — Ale dlaczego? — Mówiłaś, że pracowałaś u swojego ojca w karczmie. — Jak trafiłaś do zamku Wigina? — On cię zabrał? — Dlaczego? — Lines, jutro mamy zajęcia. Ty kwadrę znasz, a ja muszę się uczyć. Chcę ją znać. Mój brat może być już za murem. Jak ja teraz nie zdam egzaminu, to mnie wyrzucą i się nie spotkamy. Muszę zdać. O, nie, 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 kochana, o nie! Tak mi się skarb trafił i ja go z rąk nie wypuszczę. Ja będę cię uczyć, tylko opowiedz. Mogę cię uczyć powtarzać wieczorami po zajęciach i nie będę się nigdzie włóczyć, przysięgam. Całe dziesięć dni. Ale powiedz mi tę historie. Ja nie umiem wymyślić pięknych historii na balady. A tutaj mam przed sobą bohaterkę. Brakuje tylko miłości, no chyba że miłość do brata. Ale nie, do brata. N nie, nie nadaje się, mimo że ty tak go szukasz. Kochasz brata, miłość do brata to też miłość... Biła się głośno z myślami, ważąc co spodoba się publiczności. Ale nie, nie, zdecydowała się. On pokocha ciebie, a nie twoją twarz. Jej ręce powędrowały do włosów, a wzrok pod sufit. Zaczęła nawijać lok w zamyśleniu na palec wskazujący. Tak, on ją kochał miłością największą, miłością czystą i piękniejszą aniżeli. Urwała nagle i szarpnęła Arele za rękę. No, opowiadaj, czym umiesz walczyć, w czym cię szkolili i ile, bo wiem, że niektórzy protegowani to całe życie się szykują na turniej. O turnieju krążą legendy, podobno wodarze zyskują i tracą fortuny, że to ich pasja, wystawiać tych swoich protegowanych i patrzeć jak walczą. Wigin też miał swoją szkołę protegowanych. Trafiłaś do szkoły? Nie, Wigin przejeżdżał i ćwiczyłam rok. W szkole? Nie, miałam nauczyciela, Lokrytejczyka. Arela przełknęła ślinę na wspomnienie Hirusa. Gardło ścisnęło jej się z żalu. Wykorzystał ją, wydawał się być przyjacielem, a okazał się zdrajcą. Udawał tylko. Lokrytejczyka! Linę gwizdnęła z podziwu. I jeszcze pirat lokrytejski z wąsem. Miał wąs. Oni wszyscy mają. Miał. I czym walczysz? Krótkim mieczem z lekką tarczą i skarusami umiem rzucać. Igłami, tymi nożami do rzucania. Arela skinęła głową. Wiedziała już, że nie będzie mogła spać, dopóki nie zaspokoi ciekawości współlokatorki. I jakbyś miała taką igłę, to mogłabyś trafić z dziesięciu kroków człowieka w głowę? Jakby się nie ruszał, to zależy. Ale będziesz mnie uczyła w kwadrze? Mój brat może być... Wiem, wiem, mówiłaś mi już. Twój brat może być gdzieś w innym mieście, szukają go i na razie nie ma. Myślisz, że jest? Ale poczekaj, Arela, bo nie rozumiem, dlaczego dostałaś przydział do stajni. Do stajni? Władasz mieczem polokrytejsku i trafiasz igłami w oko i do stajni? Dziewczyno, tyś tematem na balladę, jakich mało. I to będzie moja ballada i to w pełni prawdziwa. Tylko zakończenie. Ona się nie zakończyła, ale moja zakończy się dobrze. Odzyskasz brata. On będzie cię kochał i będzie jakiś czar. Czar się odczyni i staniesz się... Lines urwała. Spojrzała na Arelę przepraszająco. Nic nie szkodzi, szepnęła Arela. Miło mi będzie, jak w twojej baladzie stanę się piękna. Chociaż tam... Lines zachichotała, ale tym razem była wyraźnie zakłopotana. Arela... Kiedy idziesz do tej swojej stajni? A właśnie, dlaczego do stajni? Mówiłaś, że walczysz mieczem, że jesteś wojowniczką, że rzucasz skarusami. Dlaczego do stajni? Nie odpowiedziałaś przecież. Oni nie wiedzą, co umiesz? Wiedzą, wiedzą, ale do armii żołnierzy biorą i tylko weteranów. Ja nie jestem żołnierzem i nie biorą kobiet. Widziałaś kiedyś kobietę żołnierza? Tak. W azerskich plemionach kobiety wojują tak, jak ich mężowie. Biorą do ręki łuk, i strzelają w galopie, utrzymując się na koniu i trafiając w człowieka z pięćdziesięciu kroków. Może tam, ale nie tutaj. Powiedz, Arela, dlaczego Wigin wziął taką jak ty z jakiejś karczmy? Jak to w ogóle? Bo tak to musiało być: Ktoś mu doniósł, że coś masz. Jesteś władarzem mocy? Arela uśmiechnęła się i pokręciła głową. No to co? Przecież inaczej. My jesteśmy słabsze, mamy mniej mięśni i refleks gorszy, a on miał swoją szkołę i tam mógł wybierać z silnych młodzianów. I dlaczego ty? Musisz coś mieć. Co? A właśnie, te ręce. Dlaczego masz zawiązane te szmatki na dłoniach? Twarzy nie zasłaniasz, a ręce skrywasz? To mi nie pasowało, bo to nie rany, prawda? Nie oparzenia, bo palce ci normalnie wystają, a na palcach byłoby widać. Co tam ukrywasz? Masz tam jakieś znaki? Jesteś wyznaczona przez bogów? Dostrzegł tam coś wigin? Arela roześmiała się. Lines rozbawiła ją podejrzeniem, że wielki włodarz mocy mógł jakimś sposobem dojrzeć na jej ubabranych łajnem dłoniach znaki od bogów. Nie, to choroba na skórze krosty. Jak dotknę, to może powstać... Lines prychnęła. Urzesz, Arela! Nie umiesz tego robić, płonisz się i latasz oczami. Kławać mogę cię nauczyć, ale później, bo jak dziecko to robisz. No pokaż to. Co to jest? I dlaczego ty masz te palce fioletowe, koniuszki same, jakbyś każdego ranka tłukła je sobie pałką? To nie siniaki, prawda? Na początku tak pomyślałam, bo do łaźni poszłaś i normalnie się myłaś, szorowałaś. Co to jest? Tatuaż? Co to jest, Arela? Ja nie powiem nikomu. Potem w balladzie wyśpiewam, ale twoje imię będzie inne i nikt nie traktuje ballad poważnie. Zakończę ją pięknie. Lines zerwała się i podbiegła do okna, jakby w widocznym już na niebie księżycu szukała inspiracji. Zakończę tak, że klątwa z ciebie zejdzie. Twoja twarz, bo to była zła magia, i pokocha cię, mężczyzna, i będziecie żyć długo i szczęśliwie. Tak się musi kończyć ballada. Ballad lubią słuchać głównie kobiety i podlatki. Chcą słuchać o wielkiej miłości, bo większość właśnie tego pragnie w życiu po prostu wielkiej miłości. I myślą, że miłości nie ma bez piękna. A do miłości nie trzeba piękna wiesz? Przeciwnie, piękno to raczej przeszkadza. Sama wiem, bo ja. No ja sama wiem. To pokaż. Co masz pod tymi szmatami? Co tam jest? Arela wiedziała, że Linus nie ustąpi. Nie mogę cię pokazać, ale mogę powiedzieć. To są runy. Lines otworzyła usta, jak wyrzucona na brzeg ryba i przez długą chwilę nie potrafiła ich zamknąć. Wytrzeszczała oczy na Arele, a potem zaczęła niekontrolowanie chichotać. <laughs> ja to mam szczęście! Myślałam, że to od taka dziewczynina dostała się do kwadrantu, taka biedna, brzydka i głupia, pomyślałam. Ale takiej zwykłej dziewczyniny to by przecież nie wzięli. I że dostajni, żeby konie czyścić i łajno spod ich tyłków wygarniać, to nie biorą. Mają od tego aż za dużo dziadów starych, co siły tracą. A tam testy i egzaminy. Ja byłam najlepsza, tańczę, śpiewam w kwadrze, a i tak mieli takie miny, że nie byłam pewna. Tu jest dużo artystów. Jestem jedną z wielu. To dla nas raj. Tu się nas traktuje jak... Znowu przerwała i zachichotała. Ale ja jestem głupia, głupia, głupia. Arela, ja wiem, że jestem głupia. Tańczę, śpiewam, jestem piękna. I jak już zwiędne a zwiędne za pięć, może dziesięć lat, to nie będzie we mnie nic. Nic nie zostanie, co będzie. Nic nie zostanie. Może głos jeszcze. Skończy się życie. A ty dasz mi tą balladą nieśmiertelność. Dasz mi przyszłość. To będzie moja ballada na zawsze. A ty, ty jesteś niezwykła. I ty nawet nie masz dwudziestu lat. Ja mam dwadzieścia jeden, a ty ile? Siedemnaście, osiemnaście? Arela nie znała dokładnie daty swoich urodzin i nie potrzebowała jej. Pokiwała tylko głową, że Lines ma rację. — Stara magia, stara magia — zaczęła powtarzać poetka, gdy już skończyła chichotać. — Wojowniczka, walcząca w turnieju. — A właśnie, zwyciężyłaś w turnieju? — Żyjesz, to zwyciężyłaś — Legendy krążą, że tylko ci, co zwyciężają, mogą żyć. Tam podobno walczą na śmierć i życie. Nie, w ostatniej walce przegrałam. Dobra, Arela, u mnie zwyciężasz, ale będziesz musiała uciekać. Tak, pokaż mi runy, jak to jest. Jak się utrzymuje runy? Kto się rysuje? błodok Wigin potrafi rysować runy? Arela pokręciła głową. Chcieli mi odciąć palce, a jeden nawet dłonie. Mam zakaz pokazywania run. I one. Mogą ci coś złego zrobić. Skłamała, ale tym razem starała się patrzeć swojej współlokatorce w oczy. Nie mogę nikomu pokazać run. Wiesz, że oni nasyłają na innych, by ich sprawdzić. Nie znam cię i. Lines westchnęła. Dobrze, wszystko po kolei. Mamy dziesięć dni. Ty będziesz uczyła się ze mną kwadry, żebyś zdała na pewno. A ja będę słuchać od ciebie wszystkiego, ale po kolei będę układać w głowie balladę, będę miała gotową i potem tylko muzyka. Teraz jesteś zmęczona i potrzebujesz wypocząć, a ja mogę cię tak całą noc męczyć. Powiem ci tylko jedno, zanim pójdziesz spać: tylko jedno. Rób to, co umiesz. Jak jesteś wojowniczką, to nie mój koni, tylko na nie wsiadaj i wywijaj mieczem. Raz się żyje, raz się umiera. Tak mi moja mama powiedziała, i to było najmądrzejsze, co powiedziała przez całe życie. Powiedziała, że sto takich samych dni jest jak jeden dzień. A jeden dzień, gdy rano robisz to innego, w południe jeszcze co inszego, a wieczorem jeszcze co innego, rozdziela się na trzy. Powtarzała, że ten, co żyje krócej, może żyć dłużej, chociaż umiera wcześniej. <laughs> Rozumiesz? Rela skinęła głową, chociaż nie rozumiała. — Ja tego nie pojmuję. Szestnir Lalira pokręcił głową, omiatając spojrzenie Marele, która stała wyprostowana, podczas gdy on siedział na fotelu obok stolika z parującą na nim szklanicą jadaru po jednej stronie oraz księgą, kałamarzem i piórem po drugiej. W ręku trzymał podany mu wcześniej przez dziewczynę kawałek grubego papieru z kilkoma zdaniami w kwadrze. Arela biegała oczami po pomieszczeniu, nie mogąc wytrzymać spojrzenia oficera, wwiercającego się w nią spod czarnych, gęstych brwi. W kącie niewielkiej izby, którą zajmował dowódca szesnasy, wisiała koszula kolcza oraz na napierśnik. Ścianę za szesnirem zdobiła paradna lśniąca lanca, tak długa, że powieszona ją po skosie. A obok... Leżały oparte o kufer włócznie do rzucania nadziak na wąskim długim stylisku z dwoma dziobami i szpikulcem oraz krótki miecz w skórzanej pochwie typowe uzbrojenie lekko zbrojnej jazdy kwadranckiej. Arela przestępowała z nogi na nogę, nie wiedząc co zrobić, czuła się źle i niepewnie. Pomyślała, że siedzący przed nią mężczyzna o nienagannie przystrzyżonej bródce i wąsach, śniadej twarzy, stojącej w kontraście do białej koszuli i długich, rozszerzanych u dołu pantalonach, naprawdę jej nie usłyszał albo drwi z jej kwadry, chociaż wydawało jej się, że wymówiła wszystkie słowa prawidłowo. Ale przecież dokument musiał zrozumieć, odetchnęła więc głęboko i powtórzyła. Skierowano mnie do pracy w stajni przy dziewiątej XVI sardolskiej. Mam opiekować się końmi, to jest stajnia dziewiątej XVI sardolskiej? Tak mi powiedziano. Jej głos nie drżał i był wystarczająco głośny. Z ulicy nie dochodziły żadne hałasy ani krzyki i tym razem była pewna, że usłyszał i zrozumiał. Wiem, wiem, do stajni odparł i westchnął. Wszystko w porządku, dziewczyno. Jak skierowanie, to skierowanie. Mi z tym nie dyskutować. To ty będziesz musiała uważać. Gładka nie jesteś, ale tyłek ci wystaje i tyle wystarczy, jak chłopaki się zmęczą. Ja tego nie pochwalam, ale to ty musisz uważać, bo krzyki same nie pomogą. Tylko twarde łokcie, ostre zęby i paznokcie. Dobrze. Jak na ciebie wołać? Arela? Mężczyzna wstał z fotela i dziewczyna zorientowała się, jak był wysoki i chudy. Dłonie miał nieproporcjonalnie duże, a palce grube. Na policzku tuż pod skronią dostrzegła bliznę, która szła aż do ucha. Zapewne od włóczni lub miecza. Nie pojmuję, jak to wszystko tam urządzają na górze. Szesna potrzeba nowych mieczy, bo nasze wyszczerbione i jeden się złamał. Nie mam dla wszystkich kolczych koszul, bo się dziury porobiły. A funduszy na naprawę nie przesyłają. Nie pozwalam rzucać ćwiczebnie uczniami, żeby mieli na wyjazd sprawne, a ci zamiast mi dać na to wszystko fundusze, wysyłają dziewczynę do koni. Mniej potrzebna byłaby już tylko hawciarka. Moi żołnierze do tej pory sami się zajmowali końmi i jakoś im to nie przeszkadzało. Wiem, że mają z nas zrobić 16 elitarną, świeżącą dzień i noc, jakbyśmy byli w boju bez przerwy, ale na co mi dziewka dostajni? Bardziej byśmy byli elitarni bez dziewki, ale w kolczych koszulach i z mieczami bez szczerb. Dorzucił jakieś przekleństwo, którego Arela nie zrozumiała. Ja nie wiem, kazali to? Wiem, że nie wiesz, bo skąd masz wiedzieć, dziewko? To nie było pytanie do ciebie. Tak do siebie mówię i nie powtarzaj nigdzie. Co tu słyszałaś? To, co tu usłyszysz, nie ma wychodzić poza te mury. To tajemnica wojskowa. Przysięgi na miecz i krew nie składałaś, ale powinnaś, bo ja uznaję cię za żołnierza a to oznacza, że kary też będą żołnierskie. Tu zresztą stoi napisane, że oddają cię pod moją komendę. Ja uznaję żeś żołnierz, bo tylko żołnierze są pod komendą. Jesteś żołnierz, ale bez miecza, bez włóczni. Tylko z widłami do łajna, szczotką do czyszczenia i wiadrem do pojenia koni. Szesmir sięgnął po szklankę z jadarem i upił łyk. — Mi nie kwestionować rozkazów. Mądrzejsi to wymyślili. Przesłali mi cię, byś pracowała. To będziesz pracować. Widzę, żeś ty z południa. Nawet mi azerki nie dali. Westchnął i znowu zaklął się arczyście. I tym razem Arela zrozumiała, że oskarżał jakiegoś mężczyznę o to, że jego matka nie była wierna swojemu mężowi. — Ty pewnie z Fargosu? — Z Fliendri, panie. — Nie, panie, ale szesniże. Jesteś żołnierzem, to mów jak żołnierz. Z Fliendri. — Wybornie. Wy tam macie w ogóle konie? — Nie, nie odpowiadaj. Pewnie macie, jak przysłali. — Znamy się na koniach, szesniże. Całe życie pracowałam w stajni. To dobrze, chociaż tyle. Lalira znowu usiadł na fotelu. Przynajmniej na czas jesteś pierwszego dnia. A to dobrze wróży. A do ubrania coś masz, Dostajni? Bo w tym o, wskazał palcem na strój dziewczyny, to pracować nie będziesz. Zaraz cała w gnoju się utytłasz. Konie często kładziemy w błoto i piach. Mamy teraz dwadzieścia, bo dwa przysłali na sposobienie. Sposobiłaś kiedyś konie. To robota dla masztelarza a niezwykłego stajennego umiesz to? Arela pokiwała głową. No nie wiem. Takie azerskie wałachy to jak pantyckie ogiery, ogniste są i chociaż mniejsze to mięsiste jak byki niemal, karki grube, do ciężkiej jazdy sposobione i to nie dla nas, bo my mamy być szybcy. Ale obowiązek to obowiązek, trzeba je ułożyć. Taki wałach azerski jak kopnie. To potrafi połamać wszystkie kości. Jeden u nas dostał wudo i koniec. Już nie pojedzie. Dobry to był żołnierz, ale nadaje się teraz tylko do straży. Bo utyka. Włócznik z niego będzie. Poradzę sobie, chrzestniże. Dobra, rzekłem, żeś żołnierz i żeś w służbie. To rygory wojskowe będą cię obowiązywać. Dostaniesz buty, kaftan i pantalony wojskowe. Tak, jak nie będą pasować, to skrócisz. Na to noś tonez wojskowy. Stajnie mają grube ściany, kamienne. I za gorąco ci nie będzie, a smród się do ciebie nie przylepi. A co ci się w gęby stało? Taka się urodziłaś? Tak, szczestniże. Może to i lepiej. Ale jakem mówił, spokoju ci to nie kupi. Pod tonezem ci cycków i tyłka nie będą widzieć, to może nie będzie tak koleć w oczy. Tutaj w mieście mają dużo różnych do wyboru. To szpica wojsk, uderza pierwsza, ale żaden z nich nie jest obywatelem. Wszystkim brakuje co najwyżej pięciu lat do obywatelstwa. To wiele młodek się obok nich kręci. Żona obywatela robi się obywatelką, wiesz przecież. A potrzebujemy, by się rodzili nowi obywatele. Arystokracja potrzebuje obywateli. <laughs> potrzebuje. Arela zamilkła. Nie wiedziała co powiedzieć, a Lalira nie spuszczając z niej oczu pociągnął kolejny łyk jadaru. Może się jednak przydasz. Może nie mi o tym sądzić. Wiesz ty coś o jeździe kwadranckiej? Nie szesni, że... To ja ci powiem, żebyś czego głupiego nie zrobiła i nie plotła głupot, jak ci moi jeźdźcy i kwadrliży czego nagadają. Trafiłaś do elitarnej dziewiątej szesnasty lekkiej sardolskiej jazdy elitarna oznacza tyle, że moi żołnierze ćwiczą lub walczą. Nie są zwalniani poza jednym urlopem na rok i to tak krótkim, że większość nawet nie opuszcza koszar. ćwiczą lub są w polu bez przerwy. Śni im się szczęk żelaza i rżenie koni. Jak rozkażą to wyjeżdżamy natychmiast, dlatego śpią nad końmi. Coś się dzieje, czy to na fortach północnych, azerskich pustkowiach, albo bunt wewnątrz kwadrantu, to ruszamy w ciągu godziny, uzbrojeni, zmieniamy konie, jeśli trzeba, w innych stajniach i jesteśmy na miejscu najszybciej, jak tylko się da. Każda szesnasa dzieli się na cztery kwadresy, którymi dowodzi kwaderir A więc, jak pewnie w głowie porachowałaś, mamy czterech kwadrirów. Szesnasa liczy siedemnastu żołnierzy razem z dowódcą, szesnirem. A dziewiątej szesnasie przywodzę ja i nazywam się lalira. Rela kiwała głową, próbując zapamiętać wszystkie nazwy, a dowódca, jakby chciał jej to jeszcze bardziej utrudnić, wydawał się mówić coraz szybciej. W stajni będzie więc około dwudziestu koni, jeden dla każdego z szesnasy i dwa lub trzy do przysposobienia. Będziesz się nimi zajmować, ale uważaj, one również walczą, a nie tylko noszą nas na grzbietach. Gryzą przeciwnika, bodą szpikulcami na naczółku i kopią. Musisz na to uważać, bo czasem, szczególnie jak są po długich ćwiczeniach lub w prawdziwej walce, potrafią się zapomnieć. Mówiłem już, że kataj, jeździec, co na kulbacie spędził dziesięć lat, został kopnięty przez własnego wałacha. Musisz być ciągle skupiona i je czytać, bo szybko skończy się twoja praca, a może nawet i życie. — Tak jest, szesniże — zapewniła Arela głównie po to, by przerwać potoczystą mowę mężczyzny. Ten jednak i tak zrobił pauzę i upił kolejny łyk jadaru. — Na pierwszy dzień twoje zadanie to czyszczenie, pojenie, karmienie. Rozsiodłanie i osiodłanie zostawiam żołnierzom na razie. No i do wałachów azerskich się jeszcze nie zbliżaj. A, i jeszcze jedno — Wiesz, że szpica nie ma koni na stałe. Jak mamy przejechać w jeden dzień z jednego końca kwadrantu na drugi, musimy być dwa dni w siodle. Żaden koń tego nie wstrzyma. Nasze są jak szakale na pustyni, długie nogi, wąski grzbiet, szybkie i wytrzymałe. Ale one też po całym dniu jazdy, muszą przynajmniej dzień odpoczywać. Dlatego zmieniamy konie. Jedziemy najlżej, jak się da. Dopiero w ostatniej stajni przed celem następuje dozbrojenie. Dostajemy cztery konie z zapasami i ruszamy. Stąd też ogiery mają akceptować każdego jeźdźca w mundurze i tylko takiego nie będą próbować kopać i gryźć. Podchodź do nich tylko w stroju, jaki ci wydadzą. Zaraz zawołam kwadrira Graga, by ci wszystko pokazał. — Tak jest, chrzestniże — mężczyzna pokiwał głową. — Świetnie, że rozumiesz. Na pewno rozumiesz? Świeżo po nauce kwadry jesteś, a ja może za szybko mówię — może coś powtórzyć? Nie wstydź się. Lepiej zirytować pytaniem niż się domyślać. Takie moje zdanie. Rozumiem. Nic nie trzeba powtarzać, chrzestniże. Skłamała. Bo przynajmniej połowy z tego co usłyszała bardziej się domyślała. To dobrze. Jadłeś śniadanie? Pytam, bo nie musisz jadać w mieście. Tutaj dostarczają nam jadło. Jesteśmy tu skoszarowani. Żaden ze szpicy nie może mieć rodziny, ale za to obywatela można dosłużyć się już po dziesięciu latach. Mężczyzna jest wtedy młody, więc chętnych wiele. To jak? Jadłaś śniadanie? Nie szesniże. Tak myślałem. Czuć ci z ust nerwami. Nie martw się. Jak będziesz uważna, to będzie ci się z nami dobrze żyć. Ko nie lubisz? Lubię, panie. To dobrze, bo to nie zawsze tak jest. Tu będziesz miała okazję też pojeździć. Czasem jest ku temu okazja, szczególnie jak mamy nadmiar w stajni. Każdy koń musi być objeżdżany, a te nowe po oswojeniu nawet potrójnie. Do tej pory obarczałem tym moich żołnierzy, ale ten obowiązek spadnie na Ciebie. A może nawet przyjemność? Szesnir dopił jadar a potem sięgnął po twardukową, bogato rzeźbioną i zakończoną kulą lagę z odstającymi od niej zaplątanymi w warkocze rzemieniami w różnych kolorach. Stuknął nią trzy razy w podłogę. Po chwili w drzwiach stanął brodaty mężczyzna w identycznym co jego dowódca mundurze, ale koszulę miał żółtą, a na niej kubrak wiązany na piersiach i na ramionach. Przy pasie, wokół tej, na końcu stalą pochwie, wisiał krótki miecz. — Wzywałeś mnie, że zniże. Tak, Grab. To Arela, nasz nowy stajenny. Chłopaki będą mieli więcej czasu na to, co im życie uratuje. Pokaż jej robotę, gdzie sprzęt, ziarno, woda, jak stają konie i co ma robić. Ustawienie wałachów na razie podaruj. Niech porobi trochę bez sposobienia i zobaczymy jak idzie. I niech się spotka z satrulem. Nie wiem kiedy będzie, ale jak będzie, to mu ją pokaż. Dziękuję za wysłuchanie trzeciej części. Tomu drugiego, powieścia magiczna. Jeśli się podobało, proszę o lajka, like subskrypcję i komentarz. Pozdrawiam, Bruno Siak.